W tym rozdziale zajmiemy się edycją dokumentu. Nawigacja po dokumencie, a więc po kolei. Nauczę Cię w tym rozdziale, jak poruszać się po dokumencie, czyli po kolei. Jeżeli mamy tekst i wciśniemy sobie Ctrl plus strzałka lewo, strzałka prawo, to powoduje to przemieszczenie kursora o całe słowo w lewo lub w prawo. Następnie mamy Home. Po wciśnięciu klawisza Home przechodzimy do początku linii. Po wciśnięciu klawisza End mamy koniec linii. Następnie jest Ctrl Home. Przenosi nas do początku dokumentu. Natomiast Ctrl plus End przenosi nas na koniec dokumentu. Mamy jeszcze takie klawisze jak Page Down, Page Up. Page Down przesuwa stronę w dół ekranową, natomiast Page Up przesuwa ją w górę. Następnie mamy skróty. Po kolei Ctrl C, czyli kopiuj, Ctrl V, wklej, Ctrl Z, cofnij, Ctrl Y, powtórz. Przejdźmy sobie teraz do naszego Worda. No i chcę Ci pokazać właśnie po kolei tę kombinację klawiszy. Czyli po kolei Ctrl plus strzałki lewo i prawo. Czyli wciskamy sobie Ctrl i strzałkę w prawo. Na razie widzisz, że Word przenosi nas po kolei o całe słowa i literki. Natomiast po wciśnięciu strzałki w lewo mamy powrót o całe słowa. Po wciśnięciu klawisza Home najpierw może zróbmy sobie End. Widzisz, że przenosi nas na koniec linii. Po wciśnięciu Home wracamy na początek. Kiedy wciśniemy sobie Ctrl End, to program przenosi nas na koniec dokumentu. Natomiast po wciśnięciu Ctrl Home przenosimy się na początek dokumentu. Kiedy wciśniemy sobie Page Down, to widzisz, że Word przenosi nas, przesuwa stronę ekranową w dół. Jeżeli wciśniemy sobie Page Up, to przenosi nas o stronę ekranową w górę. Następnie mamy skróty klawiaturowe Ctrl C, Ctrl V, Ctrl Z i Ctrl Y. Czyli po kolei, jeżeli zaznaczymy sobie tutaj wyraz, wciśniemy Ctrl C i załóżmy, chcemy sobie wkleić gdzieś ten nasz tekst, czyli wciskamy sobie na końcu wyrazu Enter. Word tworzy nam nową linię i wciskamy sobie Ctrl V. Czyli widzisz, że skopiowaliśmy sobie to, ten wyraz wideo, wkleiliśmy go sobie tutaj. I jeżeli chcemy teraz cofnąć, to wciskamy Ctrl Z, a jeżeli chcemy to powtórzyć, to po prostu wciskamy Ctrl Y. Ctrl Y służy do powtarzania, wklejania właśnie tych znaków, a Ctrl Z do cofania. Zapraszam Cię do następnej lekcji.